Cześć, jest ze mną Maciej Danieluk, ja nazywam się Dawid Łasiński, a w tych kilku lekcjach, filmach opowiemy Ci, jak stosować oprogramowanie dostarczone z ekranami ViewSonic. Maciej, czy to będzie trudne? Mam nadzieję, że nie. No to do roboty. Mamy nadzieję, że w tej chwili potrafi się już skorzystać z oprogramowania, które jest dostarczane z monitorem ViewSonic. W tym momencie mamy dla Was niespodziankę. Chcielibyśmy z Wami podzielić się paroma funkcjami, które nam osobiście przypadły najbardziej do gustu. Pierwszą funkcją, która skradła moje serce, jest łatwość do logowania się do systemu MyViewBoard Whiteboard. Odpalam sobie i proszę bardzo, już jestem i w tym momencie, uwaga, na Companionie, czyli na aplikacji, którą zainstalowałem sobie na telefonie, odpalam sobie zalogowany do mojego systemu, odpalam sobie czytnik kodów QR, skanuję i proszę bardzo, momentalnie jestem już zalogowany do mojej aplikacji. Super, prosto, łatwo i przyjemnie. Warto też wspomnieć o ciekawej funkcjonalności, jaką jest fakt, że jeżeli zamknę teraz aplikację, to automatycznie system mnie wyloguje, więc następnym razem inny nauczyciel nie będzie zalogowany do mojego konta. Rzeczą, która mi się spodobała, jest tak zwany tryb współtowarzyszący. Mogę zaprosić paru uczniów do tablicy. W lewym dolnym rogu wystarczy włączyć właśnie tryb współtowarzyszący. Wybrać, ile osób chcę dopuścić do tablicy i w tym momencie każda z tych osób niezależnie może sobie rysować po swoim kawałku. Jeżeli na przykład odpowiadają na pytanie, jeżeli chciałbym, żeby zrobili cokolwiek wspólnie przy tablicy, to mogę zdecydować, czy ma to być 1, 2, 3, 4, czy na przykład 6 osób. Ja wrócę z kolei znowu do aplikacji Companion, którą mam na telefonie i pokażę Ci coś bardzo ciekawego. Jeżeli jestem podłączony już do aplikacji MyViewBoard Whiteboard i mam wyświetloną jakąś prezentację, jakiekolwiek tło, do którego chciałbym wskazać coś, jakąś wartościową część moim uczniom, a chodzę po sali, jestem z tych nauczycieli chodzących, to mogę, uwaga, na moim telefonie wybrać odpowiednią funkcję, jestem zalogowany do tych wszystkich przestrzeni i na przykład włączyć pointer laserowy, który za pomocą żyroskopów, jak tylko przytrzymuję tutaj guzik, mogę zaznaczać odpowiednie punkty na mojej prezentacji. Ale jeżeli przełączę sobie do góry taki specjalny suwaczek, to w tym momencie ten sam jakby pointer stanie się zakreślaczem, i którym mogę sobie pewne rzeczy zaznaczać i wskazywać. Więc tu za pomocą telefonu mogę mieć zupełnie bezprzewodowy system prezentowania, zaznaczania i oczywiście za pomocą tego znaczka śmietnika mogę wszystko to, co widzieliście przed chwilą, usunąć. Więc uwaga, znowu kolejny raz polecam Wam aplikację Companion do zainstalowania i zalogowania się na telefonie i eksperymentowania. Dla mnie rewelacją jest z kolei coś, co jest w systemie MyViewBoard. Spójrzcie u góry. Mam ikony, dzięki którym mogę wykonać parę operacji. Mogę, jeżeli wybiorę nazwę tablicy, przesłać coś, dowolną rzecz do aplikacji MyViewBoard. Mogę też, w zależności od tego, co chcę, albo przesłać z komputera na ekran interaktywny zawartość tego komputera, zawartość obrazu tego komputera, lub działa to także w drugą stronę. W związku z powyższym, jeżeli moi uczniowie często pracują z komputerami na lekcji, nie muszą wstawać od tych komputerów, tylko mogą bezpośrednio ze swojego komputera wysłać coś na tablicę, tak żeby zaprezentować to innym. Chciałbym Ci teraz pokazać bardzo ciekawą funkcję, która moim zdaniem jest warta uwagi, jeśli pracujemy na oprogramowaniu MyViewBoard Whiteboard wewnątrz systemu Windows. To znaczy, jeśli chcemy coś, co akurat podoba nam się w naszym multibooku, czy może na stronie internetowej, czy może nawet klatkę jakiegoś filmu, który oglądamy, edukacyjnego, wsadzić do naszej prezentacji i po niej porysować, pozaznaczać, to jest to bardzo proste do zrobienia. W systemie Windows, jak już mamy odpaloną aplikację MyViewBoard, mamy taką MyViewBoard Whiteboard, mamy taką aplikację, mam taką ikonkę w zasadzie, właśnie która przedstawia nam ikonkę systemu Windows. Jeśli ją kliknę, to nagle pojawia mi się pulpit mojego komputera plus takie małe menu,
które mogę sobie przesunąć dowolnie w każde miejsce naszego ekranu. I wyobraźmy sobie sytuację taką, że mam otwartą stronę w przeglądarce, która mnie interesuje i teraz akurat niech to będzie chemia. I chciałbym fragment tej strony, czy to będzie jakiś obrazek, czy fragment wideo, wyciąć i wstawić do naszej prezentacji. To za pomocą tego właśnie miniaturowego narzędzia, które mogę sobie przesuwać swobodnie po ekranie, to mogę wyciąć, ale nie tylko, bo jak kliknę sobie tutaj ten pisaczek, rozsuwają mi się dodatkowe narzędzia, które już zostawiam Tobie do eksperymentowania, ale ja wytnę sobie fragment. I teraz może to być fragment w kształcie prostokąta lub dowolny. Mogę nawet nagrać to, co dzieje się teraz na ekranie i z tego stworzyć film, który wstawię do prezentacji. Ja wycinam sobie i zaznaczam odpowiedni fragment. Jak widzisz, kształt jest dość dowolny tego, co widzę teraz na ekranie. Łączę te kropeczki razem. I teraz zwróć uwagę, że automatycznie przeniosłem się do przestrzeni aplikacji My Viewboard Whiteboard i w ten sposób mam już wyciętą rzecz, którą widziałem na ekranie mojego komputera. Także uwielbiam to, jeśli chodzi o łatwość w tworzeniu interaktywnych treści i takich, które są atrakcyjne dla oka naszych uczniów. Skrót, wracamy. Możemy się przełączać z Windowsa i z powrotem za pomocą tej właśnie, tego pływającego menu, jak klikniemy sobie tą chmurkę, mogę sobie też wrócić z powrotem do whiteboarda. Tak to wygląda. Skorzystajcie. A ja nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał jeszcze o jednej z funkcji administracyjnych. Jeżeli zaloguję się do My Viewboard i wejdę sobie w administrację, mam możliwość administrowania wszystkimi urządzeniami. Dodawania do nich aplikacji, mogę wyłączyć, włączyć, sprawdzić, jak długo były używane. Mogę też wysyłać i resetować hasła i zakładać nowych użytkowników. Ten materiał powstał we współpracy z firmą ViewSonic i jego zadaniem jest to, żeby wytłumaczyć Wam, w jaki sposób korzystać z monitorów oraz z oprogramowania My Viewboard.